Witam serdecznie. Od razu tutaj sorki, ale nagrywam to audio rano, jeszcze mogę trochę charczeć. W każdym razie na początku chciałem podziękować za tak miły i liczny odbiór poprzedniego filmu. Poprzeczkę co prawda wysoko mi zawiesiliście, ale pamiętajcie, że robię to czysto for fun. Nie mam studia do nagrań, ani żadnego aparatu, więc na razie zostajemy w starej konwencji. A jeśli ten content zacznie profitować, to oczywiście zainwestuję w jego rozwój. Odnośnie moich planów, co do nagrywania, to oczywiście nie chcę ograniczać się do testowania tuperów buchmacherskich w nieskończoność. Chcę też potestować mnóstwo innych rzeczy, takich jak na przykład, nie wiem, działalność bioenergoterapeutów. Strasznie mnie fascynuje. Jako fizjoterapeuta chciałbym też potestować kilku ortopedów, bo moim zdaniem ta specjalizacja w Polsce jest na bardzo słabym poziomie. Również mam ochotę kupować i pokazywać Wam różne dziwne rzeczy z internetu, jakieś mistery boksy, czy jakieś takie inne, inne dziwne rzeczy, żebyście nie musieli tracić na na To swoich pieniędzy, a może ciekawość was żera i kiedyś chcieliście coś takiego kupić, ale nie byliście pewni. Może jakaś ukryta kamera z mikrofonem u mechanika? Oczywiście możecie podpowiadać w komentarzach, bo co 100 tysięcy głów to nie jedna. A teraz zapraszam do oglądania. Przypominam, jeśli nie chcesz przegapić następnych odcinków i chciałbyś ocalić część swoich pieniędzy, to subik z dzwonem i lecimy. Jeszcze update do ostatniego filmu. Niestety z przykrością informuję, że kawalarz z ostatniego odcinka uruchomił swoje kontakty i od tygodnia hakerzy z całego świata próbują robić ataki DDoS na mój komputer, ale z jakiegoś powodu bezskutecznie no, znalazłem na to najwidoczniej rozwiązanie. Halo, dzień dobry, chciałem zgłosić Ataki DDoS na mój komputer i na mój internet. Dzisiaj przyświetlamy działalność pod nazwą Fabryka Kuponów, czyli można powiedzieć działalność bardzo zbliżona do matematycznych kuponów, którą testowałem w jednym z poprzednich odcinków. Jeśli nie widziałeś, to tutaj masz. Pewnie się zastanawiasz, co takiego szczególnego jest w tym ekspercie, że wziąłem go pod lupę. Otóż pierwsza sprawa to fakt, że działalność ta jest w przypadku, jest tak jak w przypadku matematycznych, e, zarejestrowana, czyli no, full legal. Pierwszy raz dostałem komentarze w stylu takim propsującym, że obczaj to, bo ponoć da się wygrać, mój ziomeczek wygrał, niby, niby legit. Kolejną rzeczą jest to, że sam szef pokazuje swój wizerunek, podobnie jak poprzedni bohater narodowy oczywiście. Jestem uczciwym biznesmenem i ze mną zarobisz co świadczy albo o tym, że mieszka za granicą, albo po prostu jest Mariuszem Pudzianowskim i niczego się nie boi, albo rzeczywiście jego typy są profitujące i nie boi się linczu ze strony społeczeństwa. Jako ostatni argument kuszący mnie do testu jest fakt, że w tym świecie oczywiście płatni teperzy manipulują komentarzami, zakrywając dane komentującego i przypisując siebie jako adresata tych komplementów, ale w przypadku Fabryki Kuponów jest inaczej nieco, publikują oni liczne pochlebne komentarze, z imionami i nazwiskami nadawców. I zrobiłem sobie małe śledztwo, i to nie są fake konta, ani również te konta nie są w jakiś sposób ze sobą powiązane. OK, zrobimy tak, że najpierw opowiem o moich doświadczeniach i przemyśleniach, a na końcu pokażę wam, ile straciłem albo ile zarobiłem. No to od początku wchodzę sobie do nich na Instagram i pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to to, że w postach nie ma milionów kuponów, gdzie wszystkie są na zielono, tylko raczej znajdziemy tutaj wiadomości ze świata piłki nożnej, na przykład, że mamy nowego trenera, jak się okazuje. Za to czasem w relacjach się pojawia jakoś, jakaś tam zieleninka, ale no, takie na pierwszy rzut oka coś innego. Wbiję, jest podana ich strona, no to wbijam jest wszystko, że działalność zarejestrowana, są regulaminy dokładnie, tak jak w matematycznych. Wchodzę w statystyki, patrzę, a tam co? Każdy miesiąc z zyskiem na plus? No, coś mi tu ewidentnie nie gra, za pięknie to wygląda. Myślę, sobie, no w końcu nie będę musiał pracować najprawdopodobniej i będę ustawiony do końca życia. No i dobra, dawać mi ten pakiet, jestem żądny wygrywaniem. Patrzę ceny, kurde, no nie powiem, no jest drogo. Nie zwykle jakichś tam typerów płaci się max 100 zł za miesiąc, a tutaj za stówę mam tydzień grania, no ale dobra, niech będzie dla testu. Ten tydzień wezmę. Klikam dalej, a tu co? Mogę sobie dokupić dwie opcje, jakieś dodatkowe kupony z Telegrama za dwie dychy, plus gwarancja zysku. Świetnie to brzmi, wiem, ale no tak wymyślili, że jak do tyłu będę tam. W jakimś okresie to następny mam za jedną czwartą cenę. Nie ma co gadać, marketingowo wiedzą, jak zarabiać chłopaki. Ostatecznie wziąłem bez żadnych dodatków, co okazało się później delikatnym błędem. Kuponiki jak się okazuje przychodzą nam na e-maila i w sumie jest to dla mnie spoko opcja, bo i tak codziennie rano się na pocztę loguje, wszystko posprawdzać i nie muszę niczego ściągać, żadnego serwisu, już logować się na coś. Także dosyć, dosyć wygodna sprawa. Kuponiki przychodzą w takiej oto formie, wszystkie potrzebne informacje no, są zawarte i co mnie zaskoczyło, fabryka proponuje nam, żeby grać za daną stawkę. W tym przypadku stawka 3 oznacza 300 zł, czyli no nie mało. Jeśli chodzi o samą konstrukcję kuponów, to z jednej strony mam mieszane uczucia, bo kurs rzadko kiedy przekracza 2. Gramy takiego jednego wariata na kuponie za kilka stów. No, te, tego profitu no, nie ma zbyt wiele. Z drugiej strony, wiesz im mniej zdarzeń na kuponie, tym większe szanse, że siądzie. Ale tak naprawdę nie powinno nas to interesować, bo tutaj, z tego co widzę, całą odpowiedzialność bierze na siebie fabryka kuponów. Oni dają typy, mówią, za ile grać. No to przecież nie będę się spierał ze specjalistą, no ale no, mówię, że tak to wygląda. Później w podsumowaniu pokażę Wam wszystkie kupony, jakie od nich dostałem przez te 7 dni. Zaobserwowałem jedną bardzo podejrzaną rzecz, bo nie chciało mi się wierzyć, że te wyniki z poprzednich miesięcy są legitne, więc no, zacząłem liczyć, tak, zrobiłem jakiś tam research mały. Brałem sobie losowy miesiąc, jakiś zakładzik, stawiałem dokładnie taki sam, i co się okazuje? Wygrane się różnią. Dlaczego? Dlatego, że wygrane nie uwzględniają tego idiotycznego podatku 12%. Dla tych, co nie wiedzą, jeśli stawiamy zakład w Polsce za 100 zł, to realnie stawiamy za 88 zł. Dlatego w Polsce tak ciężko jest wyjść na plus grając u Buka. Myślę sobie jeszcze, zobaczy, czy oni w ogóle legitnie wpisują swoje upony Czy nie jest czasem tak, że wiesz? Niektórych przegranych kuponów nie wpisują, na przykład, żeby poprawić sobie skuteczność, a może mają problem z dodawaniem, i ich zyski są zwyczajnie zawyżane. Jeśli chodzi o same podliczenia, to liczyłem wszystko na kalkulatorze kilka razy i tutaj wszystko się zgadza. Można sobie samemu policzyć, jeśli ktoś mi nie wierzy. Moje kupony, które zakupiłem, wszystkie legitnie zostały wpisane, zarówno te wygrane, jak i przegrane. Za poprzednie miesiące nie mogę poręczyć, bo no, nie mam jak. Tutaj mogą się wypowiedzieć ludzie, którzy w poprzednich miesiącach z nimi współpracowali. Czy wszystko jest legit? Także piszcie w komentarzach. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to właśnie to, że realnie te zyski, które tutaj widzicie, są mniejsze, bo nie uwzględniają wcześniej wspomnianego podatku. I jak mamy tutaj taki marzec z wygraną 866 zł, to prawdopodobnie w tym miesiącu bylibyśmy na minus. Oczywiście jestem człowiekiem dociekliwym i postanowiłem zapytać u źródła, jak to dokładnie jest. Otrzymałem taką to odpowiedź. Od razu tutaj wyjaśnię, że na początku myślałem, że oni nie odejmują od zysku stawki, ale potem policzyłem i, i to się jednak zgadza. E, tak czy siak no, tłumaczenie dosyć legitne, nie wiem, czy prawdziwe, ale legitne. I w sumie pod tabelką mamy napisane, że wyniki nie obejmują polskiego podatku. Krótka reklamka, jeśli ktoś chce wspomóc rozwój kanału, to można zakupić takiego to wspierającego kanału, czyli coś jak sub na Twitchu. Dodatkowo, tak jak zawsze, można skorzystać z mojego Reflinka do rejestracji na Alphabet, który będzie ponownie w opisie. Dzięki niemu jest możliwość podwojenia swojej wpłaty. Jak raz większe kwotę, bo złożysz się z ziomkami, to przykładowo wpłacając 500 zł, macie tysiaka na i fajno, dzięki, z góry siema. Czas na ujawnienie i podliczenie moich kuponów. Tylko teraz bardzo proszę każdego uwagę, nie podpalaj się. Ja tutaj do niczego nie zachęcam, tylko pokazuję swoje swoje wyniki. Pamiętaj, że grałem tylko tydzień i jest to zdecydowanie zbyt mała próba, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy to się opłaca. Jeszcze dopowiem, że nie stawiałem tych kuponów za realne pieniądze, bo stwierdziłem, że aż takim wariatem nie jestem, żeby komuś wierzyć na słowo i inwestować tysiące złotych. Proszę bardzo. Przez te 7 dni otrzymałem 8 kuponów. Jak dla mnie trochę mało, ale z tego co sobie patrzyłem to na jakiś beznadziejny okres trafiłem, bo były takie tygodnie, gdzie tych kuponów byłoby kilka razy więcej. No ale no trudno, co zrobisz? Dodatkowo minęły mnie kupony z Telegrama, te, za które trzeba było dodatkowo zapłacić, dwie dyszki. No i teraz, jak zebrałem wszystko do kupy, to albo nie dostałem, albo gdzieś mi się zawiruszył na poczcie, albo zapomnieli dopisać, że jest to kupon z Telegrama. Bo nie dostałem jednego kuponu, o tego, ale spokojnie wezmę go pod uwagę w podliczeniu. Teraz tak, gdybym zakupił dodatkowe kupony z Telegrama, ogólnie dostałbym 12 kuponów, z czego 7 siedzi, a 5 było przegranych. Grając po swojemu, czyli na przykład stawiam sobie każdy kuponik po 100 zł. Z uwzględnieniem zakupu pakietów jestem około 170 zł na minus, ale jeśli słuchałbym się proponowanych stawek, wówczas byłbym jakieś mniej więcej 200 zł do przodu po tym tygodniu. No tutaj jest właśnie taki problem, że współpraca z fabryką nie jest dla początkujących. Trzeba mieć z tego co widzę większy kapitał, żeby się z nimi bawić. I teraz to najbardziej rozwala mi głowę. Co gdybym podsyłał te bety koledze, który mieszka w Anglii, gdzie nie obowiązuje podatek 12% i stawiając tak jak podpowiada nam fabryka teoretycznie te wszystkie kwoty co miesiąc na czysto byśmy wygrywali. A gdyby stawiasz to jeszcze nie w złotówkach, a w funtach no to mamy wszystko razy tyle. I tutaj mam do Was pytanie: czy chcielibyście, żebym zrobił taki 30-dniowy test z fabryki kuponów na jakimś zagranicznym bookmacherze, o ile oczywiście dałbym radę? Bo to może być bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że jak wskazuje teoria, no powinno się udać. Także dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że materiał będzie dla Was pomocny i widzimy się wkrótce, ciumeczek. Mua.